Lekcja języka polskiego. Nauczycielka pyta dzieci. Który z was potrafi wymienić zdanie ze słowem jakby co? Wstaje Jasio bez słowa, wyciąga swój spory interes, kładzie na ławkę i stoi. Pani oburzona krzyczy. Wynoga z klasy! Masz przyjść z rodzicami! Jaś odwrócił się i wychodzi, po cichu pod nosem mówiąc. Jakby co, to ma pani mój adres w dzienniczku. Przychodzi Jasiu do apteki i pyta. Proszę pana, czy są czarne prezerwatywy? Tak są. A po co panu czarne? Idę na pogrzeb kumpla i chcę złożyć kondolencje jego dziewczynie. Facet miał największy interes świata, całe 60 centymetrów. Miał dużo koleżanek, ale żadna nie chciała iść z nim do łóżka. Wszystkie się bały. W końcu znalazł pomoc. W jego wiosce mieszkała stara czarownica, która znała odpowiedzi na wszystko. Objaśnił kobiecie, jaki jest problem. Czarownica chwilę pomyślała i mówi. Idź do lasu nad Bajoro, tam będzie kot. Musisz zadać mu pytanie, na które odpowie nie. Gdy odpowie nie, to twoje przyrodzenie skróci się o 15 centymetrów. Facet udał się do lasu i zobaczył przechadzającego się kota dookoła Bajora. Podszedł i zadał mu pytanie. Kotku, czy dasz mi się napić swojego mleczka z miseczki? Nie. Facet spojrzał w spodnie i mówi. Rzeczywiście, to działa. Spytam jeszcze raz. Kotku, dasz mi się napić swojego mleczka z miseczki? Nie. Super, mam 30 centymetrów, ale najlepiej byłoby mieć 15. Spytam go ostatni raz i idę zabawiać się z moimi koleżankami. Kotku, dasz mi się napić swojego mleczka z miseczki? Gościu, ile razy mam ci powtarzać? Nie, nie i jeszcze raz nie. Jaś dzwoni do Małgosi. Cześć, dzwonię od ojca, bo chyba zostawiłem u ciebie na imprezie moją komórkę. Tak, zostawiłeś. Odbiór za 9 miesięcy. Mały kościółek gdzieś na południu Polski. Ksiądz wygłasza kazanie, przy okazji wspomina o większych datkach na remont kościoła. Z ławki wstaje miejscowa prostytutka i daje dla księdza 20 tysięcy złotych w kopercie. Dziecko, nie mogę przyjąć tych pieniędzy. One są zarobione z nierządu i są brudne. Nagle słychać męski głos. Bierze ksiądz, w końcu to są nasze pieniądze.